A propos jeszcze przemyśleń, wczoraj czy tam przedwczoraj oglądałem kanał sportowy. Po meczu na Euro przegranym ze Słowacją, wiadomo, no i tam ostro ich jechali. Były pytania od widzów. No i wszyscy się zastanawiali, dlaczego to tak jest, że my tak słabo gramy i to nie jest jednorazowy słaby mecz, tylko to się powtarza co 4 lata. Więc ludzie mają prawo się zastanawiać, co jest nie tak, bo od kilku, powiedzmy od 20 lat tutaj, już oni mają gdzie grać w piłkę, ci ludzie. Jest jakiś tu budżet, jest YouTube. Ty z YouTube'a ile możesz się nauczyć? Chcesz się nauczyć grać na gitarze? Możesz być mistrzem z YouTube'a. Możesz się nauczyć grać w piłkę z YouTube'a. I wiesz, i tak się zastanawiałem, czy jest osoba w naszej reprezentacji, gdybym miał zadzwonić i zadać pytanie Stanowskiemu i jego gościom, bo znają tych piłkarzy, czy jest właśnie jeden piłkarz w reprezentacji, który serio ma obsesję na punkcie piłki nożnej i co przez to rozumiem, że jest tak zajarany nożną w dalszym ciągu, że powiedzmy po treningu wchodzi na YouTube i patrzy, jak ktoś coś robi. Po YouTubie idzie na bojo i sobie coś próbuje po godzinach, po treningu. I nie wiem tego, ale moja hipoteza jest taka, że przez większość reprezentacji większość zawodników robi po prostu minimum na tle poziomu światowego. Czyli idzie na trening, który jest, robi ten trening i nie wiem, być może, no bo kurczę, czy to jest przypadek, wiadomo, że jest aspekt talentu, ale patrzcie na Ronaldo. Wchodzę na TikToka, a tam TikTok, że Ronaldo wchodzi na 2 godziny przed meczem, sam. Jak Ray Allen, jak Kobe Bryant. No właśnie, i czy to nie jest kwestia tego, że jest minimum odjebane i tyle. Nie wiem tego, ale się zastanawiam po prostu, jestem ciekawy. Jeżeli będziecie dzwonić do Stanowskiego, zapytajcie się go, bo oni znają tych ludzi. Czy jest osoba, która ma obsesję, kurwa, która ma bzika, która cały czas patrzy, analizuje, próbuje czegoś. Wiecie, technicznie nawet coś popróbować, a my to samo gramy od kilkunastu lat. Tam, wiesz, no grasz gdzieś przez 10 lat w tą nogę, no dobra, jesteś tym snajperem, ale nie możesz się czegoś nauczyć poza swoją pozycją? Przecież to by było widać, nie? A cały czas gramy tak podobnie, tak niefinezyjne. Ja wiem, że to jest złożona sprawa, że trener narzuca pewne rzeczy i tak dalej. Ale okej, kończę tą kwestię. Jestem ciekawy waszego zdania. I tyle chciałem powiedzieć.